Dzień dobry. Już w czerwcu tego roku rozpoczynamy drugi etap naszej wielkiej podróży przez trzy Ameryki i jak zwykle szukamy chętnych, którzy chcieliby pojechać z nami. Pierwszy etap naszej podróży trwał prawie 3 miesiące i te prawie 3 miesiące przejechaliśmy około 20 tysięcy kilometrów. Odwiedziliśmy najpiękniejsze miejsca Alaski i Kanady, przeżyliśmy wiele niesamowitych przygód, poznaliśmy wspaniałych ludzi. Odwiedziliśmy przepiękne miejsca i była to jedna z najlepszych i najbardziej epickich podróży w historii naszego projektu Busem przez Świat. Cała podróż przez trzy Ameryki zakłada, że przejedziemy całą trasę aż od Alaski do Argentyny, czyli przez Amerykę Północną, Środkową i Południową. I w tej chwili nasz samochód jest w Chicago i kolejnym etapem będzie droga 66. Zawsze marzyliśmy o tym, żeby przejechać tą drogę i okoliczne stany, dlatego w czerwcu bierzemy auto z Chicago i przez całe stany aż do zachodniego wybrzeża będziemy jechali 66. Będziemy starali się pokazać Wam, jak dzisiaj ta 66 wygląda, ale będziemy też bardzo często odbijali od tej drogi, czasem nawet o 500 czy 1000 km, żeby odwiedzić inne miejsca, których nam się nie udało odwiedzić podczas poprzednich podróży po Stanach. Z tej podróży znowu będą powstawały daily vlogi, więc będziecie mogli oglądać tą naszą podróż na YouTubie, dlatego zapraszam już teraz, żeby zasubskrybować nasz kanał. Ale tak jak wspomniałem, szukamy też osób chętnych, żeby pojechać z nami. Ten etap, żeby było łatwiej zebrać ludzi, podzieliliśmy sobie na takie 15-dniowe etapy, na które będzie można do nas dołączyć. Więc jeżeli ktoś z Was jest chętny, to w opisie do tego odcinka znajdziecie link do strony, gdzie będą szczegóły tego wyjazdu, całej tej podróży i będą też szczegóły, jak można do nas dołączyć. Także jeżeli sami jesteście chętni albo znacie kogoś, kto zawsze marzył o przejechaniu 66, to podeślijcie mu ten film i szczegóły naszej wyprawy. No i do zobaczenia na trasie. Cześć!